To jest magazyn abonenta Wektry, Krzysztof Czaban. Witam Was ponownie. 16 odcinek zaczynamy i od razu przyspieszamy, tak jak przyspiesza internet oferowany przez Wektrę. Już w najbliższych dniach Wektra wprowadza do swojej oferty nowe pakiety internetowe. Dzięki nim będziecie mogli korzystać z połączeń o prędkości 60 megabitów na sekundę, a nawet 100 megabitów na sekundę. Dzięki przyspieszeniu bez żadnych problemów skorzystacie z sieci jednocześnie na kilku komputerach. Będziecie mogli ściągać programy, grać online czy bez przeszkód oglądać filmy w jakości HD. Internet oferowany przez Wektrę to już teraz 7 prędkości. 10, 20, 40, 60, 80, 100, a także nawet 160 megabitów na sekundę. W Wektrze dostępna jest także super oferta dotycząca usługi telefonicznej. W planie rozmowy bez limitu niewielkim kosztem będziecie mogli dzwonić na telefony stacjonarne bez żadnych ograniczeń. Nie ograniczy Was pora dnia ani czas połączenia. Jak wiecie, bez żadnych opłat w Wektrze można przenosić numer telefonu od innego operatora, a do tego możecie otrzymać w prezencie bezprzewodowy aparat telefoniczny. Szczegóły oferty, najtańszej tego typu oferty na rynku, a także oferty internetowej znajdziecie w biurach obsługi klienta i na stronie www.wektra.pl. A teraz czas na nowości telewizyjne. Od 1 marca Wektra będzie miała aż 179 kanałów, w tym aż 41 w jakości HD. Będzie więc co oglądać. Na początek warto wspomnieć o czterech nowych kanałach w jakości HD. Od 1 marca do oferty Wektry dołączają TVN24 HD, Fightbox HD, Fight Club HD oraz nowość na polskim rynku, obecność kanału erotycznego Dorcel XXX w jakości HD. Ten kanał jest produkowany przez francuskiego producenta, coś jakby świadczy i zapowiada bardzo wysoką jakość kontentu. Wśród wyboru, kiedy dokonywaliśmy tego wyboru kanału, również kierowaliśmy się tym, żeby jakość techniczna kanału była na wysokim poziomie i ten nadawca właśnie nam to gwarantuje. Warto przy tej okazji wspomnieć, że dzięki zmianom w pakiecie Sport na Ostro, Wektra w swojej ofercie będzie miała wszystkie polskojęzyczne kanały sportowe. Sport generalnie świetnie się ogląda, również w jakości HD, może przede wszystkim w jakości HD. Dlatego od kilku miesięcy bardzo intensywnie rozbudowujemy tą naszą ofertę kanałów sportowych, również w jakości HD. Pakiet Sport na Ostro w Wektrze to 14 kanałów. 7 z nich, w tym Eurosport 2, można oglądać w jakości HD. Jest więc m.in. dużo piłki nożnej, w tym Bundesliga, a w niej błyszczące polskie trio oraz m.in. Pep Guardiola, który wkrótce będzie trenerem monachijskiego Bayernu. W pakiecie Sport na Ostro nie zabraknie siatkówki, piłki ręcznej oraz Formuły 1. Wszystko to w jakości HD. Inną nowością w Wektrze będzie także sposób komunikacji z abonentami. Wybrana część korespondencji będzie udzielana za pomocą SMS-ów i e-maili. Chodzi głównie o korespondencję, na którą nie jest wymagana prawna, pisemna, np. listowna forma odpowiedzi. Chodzi m.in. o wypowiedzenia umów, anulowanie wypowiedzeń umów, czy np. zawieszenie usług na prośbę abonenta. Oczywiście te kwestie dotyczą abonentów, którzy zawierając umowę podali swój numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. Te działania mają na celu przede wszystkim przyspieszenie kontaktu z abonentem, czy też ochronę środowiska. W poprzednim odcinku mówiliśmy o rodzinnym domu dziecka w Luzinie na Pomorzu. Wektra od lat wspiera dzieciaki i ich opiekunów. Teraz pomóc możecie także i Wy, przekazując 1% swojego podatku. Aby wesprzeć dom dziecka w Luzinie, wystarczy w deklaracji PIT wpisać odpowiednie dane, czyli numer KRS, cel oraz nazwę beneficjenta. W ten szybki i łatwy sposób pieniądze trafią do fundacji, a Wy dacie dzieciakom naprawdę dużo radości. Za każdym razem proponujemy Wam uczestnictwo w konkursach organizowanych przez Wektrę. Atrakcyjne nagrody czekają na Was m.in. w konkursie związanym z mecenatem miesiąca. Agnieszko? Nagrody, o których wspomniał Krzysztof, to różnego rodzaju sprzęt elektroniczny i zorganizowane wyjazdy w grudniu. Było o co walczyć, bowiem nagrodą była wycieczka do Hiszpanii. W konkursie, w którym mecenasem miesiąca był kanał Viasat History, zwyciężyła Karolina z Rybnika. Dodatkowo do 100 innych abonentów, którzy poprawnie odpowiedzieli na konkursowe pytania, trafią nagrody pocieszenia, czyli koszulki. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnym konkursie. Mecenasem lutego będzie kanał BBC Knowledge, a szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie na stronie www.wektra.pl. Zapraszamy! Wielokrotnie wspominamy Wam o psach asystentach. O tym, jak ważne są działania Wektry w tej kwestii, przekonujemy się niemal każdego dnia.
Monika Rykaczewska i PFO oraz Ania Dobkowska i Wektra coraz częściej publicznie pokazują, jak ważna jest dla nich pomoc, na którą mogą liczyć dzięki dobrze wyszkolonemu psu. Ostatnio film promujący Gdynię z udziałem Ani i Wektry zwyciężył w prestiżowym konkursie. Tym razem mogliście oglądać Anię i Wektrę w dwójkowym pytaniu na śniadanie. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat na przykład szkoleń psów asystentów lub tego, jak zachowywać się, gdy będziecie mieli do czynienia z takimi psami, zajrzyjcie na stronę Fundacji Dog IQ. Tam dostępne są dla Was wszelkie niezbędne informacje. Na koniec tego odcinka zabieramy Was do Łomży i przy okazji tej wizyty ponownie przypominamy, że cyfryzacja telewizji naziemnej dla Was, abonentów Wektry, niemal nie ma znaczenia. Łomża. Trzecie co do wielkości miasto województwa podlaskiego. Naszą wycieczkę zaczynamy na jednym z największych osiedli, na osiedlu Perspektywa. Stąd wybieramy się na łomżyński rynek. Tu łatwo natknąć się na siedzibę prezydenta Łomży oraz na stary rynek, jedną z największych architektonicznych atrakcji miasta. Spacerując po śródmieściu podziwiać można panoramę miasta, zajrzeć do obiektów sakralnych, jak choćby monumentalnej łomżyńskiej katedry, czy przysiąść, zwłaszcza latem, przy pochodzącej z Łomży Hance Bielickiej. Nieopodal przy ulicy Dwornej 19 znajduje się z kolei biuro obsługi klienta Wektry. Tu na pewno warto zajrzeć i zapytać o usługi oferowane przez Wektrę, na przykład internet. Przede wszystkim ze względów na parametry techniczne, jakie świadczymy, bo mamy w tym momencie najlepsze prędkości w Łomży, jakie są dostępne. Dodatkowo, no wiadomo, wszyscy chwalą sobie ten internet. Mieszkańcy chwalą sobie także ofertę telewizyjną, począwszy od najmłodszych do najstarszych. W Wektrze każdy znaleźć może swój ulubiony kanał telewizyjny. Na pewno kanały z bajkami dla dzieci, bo najczęściej osoby o to pytają. Także telewizja Trwam. Głównie osoby starsze pytają o ten właśnie kanał. Niestety, tak jak w innych miastach, w Łomży pojawiają się nieuczciwe osoby chcące zachęcić do zakupu dekoderów telewizji naziemnej. Chodząc po domach, straszą abonentów, że od lipca telewizja zniknie. Nic bardziej mylnego. Informujemy naszych abonentów, żeby nie zakupowali dekoderów w sklepach bądź od osób, które im to proponują, ponieważ u nas również mogą zakupić dekoder w ramach podwyższenia sobie pakietu analogowego i wtedy będą mieli odbiór cyfrowy, a w razie awarii oczywiście dekoder jest wymieniany, naprawiany, pomoc techniczna zawsze będzie świadczona. Warto więc zajrzeć do biura i zapytać o najnowszą ofertę Wektry. I tak kończymy to wydanie magazynu Abonenta. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!